Dzień dobry, witamy Państwa z miejscowości Jedwabne, gdzie już od kilku lat w rocznicę mordu dokonanego przez Niemców na ludności żydowskiej tego miasteczka obchodzone są uroczystości, aby upamiętnić to wydarzenie. Dzisiaj pojawiliśmy się tutaj razem z grupą działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego z Warmii i Mazur, a także z Łomży, aby wyrazić nasze zdanie, nasz niepokój odnośnie narracji kreowanej przez stronę żydowską dotyczącą tego wydarzenia. Nasi działacze, co widać na transparentach, domagają się wznowienia ekshumacji w Jedwabnem, ponownego przeprowadzenia śledztwa z uwzględnieniem tych dowodów, które uda się uzyskać podczas ekshumacji. Trochę pana przodków, niech pan odejdzie stąd, nie przeszkadza. Pan mówi o przodku? Tak, bardzo to proszę przeszkadza. Pana, no niech pan odejdzie. Pani się do mnie odzywa, no każdy niech, się do niech pan, no odejdzie. Pan teraz ze mną rozmawia i podejdzie następna osoba, żeby. Nie szanuje pan przestrzeni. To są media narodowe, to jest taka internetowa telewizja. Czy według rabinów, kto dokonał tej zbrodni w Jedwabnem? Czy to byli. Proszę sprawdzić akta IPN. Pan jest nieprzygotowany. Jestem bardzo dobrze. Jeśli pan by sprawdził akta IPN, to nie zadawał mu pan niemądrych pytań. Jestem bardzo dobrze przygotowany, ale czy nie uważają panowie, że dla dobrych stosunków polsko-żydowskich ta ekshumacja powinna się odbyć? Proszę pana, poza dobrymi stosunkami będzie, jeszcze jest prawo boskie i to jest ważniejsze. No prawo boskie, nasze tutaj polskie katolickie mówi o tym, że... Ja myślę, że Bóg jest jeden, nie ma Boga katolickiego. Nie, no my wierzymy w pan zakłada jedynego Boga. Bardzo złe założenie, bo pan uważa, że jest dwóch bogów, katolicki nie, i żydowski. Nie, my wierzymy nie w proszę pana, jest Boga. Ten sam i dał te same przykazania wszystkim. My wierzymy w trójjedynego Także Boga. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Chyba pan żartuje, że kto jest pod ludziem. No, ja jestem pod ludziem, a pan jest panem. Pan jest panem. Proszę, pan żartuje. Pan żartuje. Pan ja żartuje. Jestem pod ludziem. Ja w życiu, proszę pana, tak bym o nikim bym nie powiedział, na to największym wrogu. Tak. Dobrze jesteście. Koledzy tam pana stali. No i co z tego? No co z tego? No ale jakie to ma znaczenie? No, jak mógłbym na kogoś krzyczeć? Jak można przyjść na miejsce śmierci i robić takie jaja sobie wyrobicie? Tak, gardzicie tymi ludźmi. W ogóle nikt nie gardzi. Jakie mieliście hasła? Jakie mieliście hasła? Że Polacy nie mordowali? Że Niemcy mordowali. Żeby zbrodnie niemieckie powiedzą Polacy. Ale kto tu mordował? Kto mordował? A pan wie, kto mordował? No, oczywiście, że wiem. Polacy mordowali. Na jakiej zasadzie? Na jakiej zasadzie? Świadkowie są. Praca naukowa. Miasta śmierci, czytał pan tego pana? Ja kolega pracowałem, z którym właśnie mi powiedział, to w latach 50. Pracowałem w 59. Zostali skazani, kochany. Powiedział, że właśnie on zna tą prawdę, bo dlatego, że od rodziców się dowiedział. Że właśnie Polacy tu mordowali. Ale czy uważa pan, że bo się zapytał, czy ja wiem. Ja mówię, nie wiem. Nic nie słyszałem, bo owszem, później się zainteresowałem trochę. Ostatnio przede wszystkim. Nie okazuje się, że po prostu chcecie zapanować. Czy panowie nie sądzą, że jeśli jest wokół tego tak dużo kontrowersji, jest druga strona, ale która, świadkowie która umierali, to teraz chcecie a mamy, tak, ale nie, ale mamy, ale przepraszam, tylko może, zadałbym Kaczyński zadałbym tylko pytanie, że jeśli jest tyle kontrowersji wokół tego, jest druga strona, która mówi o tym, że powinny dokonać ekshumacji. Tam mamy dowody. To co, w Radziłowie też? Czy panowie są za tym, żeby dokonać ekshumacji, czy nie? W Radziłowie też? W Radziłowie też? W Szczucinie też? W Gososzu też? Jakie dowody? A jakie tam dowody no jakie? No wiemy ile osób, czy ile dzieci, ile kobiet, proszę ile pana. Mężczyzn. I tam będzie napisane, zginęli, Niemcy zamordowali. Tak, będzie napisane. Jak? ONR-owiec i faszysta. Ja jestem faszystą. Tak. Może pan podaj mi nazwisko swoje, bo chętnie założę panu sprawę. No proszę bardzo. A kim pan jest? Kim jest ONR? Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku. No i co, jestem faszystą czy nie? Oczywiście. Bardzo proszę. No to pani powie jeszcze raz, że jestem faszystą, no, żebym miał niezbity dowód nagrywać tylko na ten. Bardzo proszę, zdjęłam okulary, żeby pan mnie dobrał. Tak. Proszę i bardzo. Co jestem? Wie pan co? No nie, no bo powiedziała pani, pan że powiedział, co pan jest. Więc sam pan się stawia nie, w tej chwili w takiej sytuacji. Ten pan powiedział o tym, że jestem faszystą. No, no ale pan teraz powiedział, co pan jest. Pan reprezentuje, tak się zachowuje. To widzimy przecież. Ale jak się zachowuje? Po faszystowsku. Niewłaściwie. To znaczy, co jest jesteście symbolem... Jesteście w miejscach pamięci. Co jest niech symbolem naruszacie mir. Państwo przyznać, że to zrobili Polacy akurat. Ale jak się nie chcemy? My chcemy prawdy. A to prawdy to jest proszę teraz pani, my chcemy prawdy. Chcemy ekshumacji, chcemy ujawnienia. A co pan? Chcemy ujawnienia. Ale co za panu proszę pani, chcemy ujawnienia. Próbuję
się przebić przez ten, przez państwa głos. A co? Próbuję, co daje nic próbuję, nie da. Chcemy tego, żeby raport... Zaraz pana przyjadą i sprawy sądowe mi pan nie załatwi. Dlaczego pan rabin tutaj postulował o to, żeby nie było ekshumacji w Jedwabnem, jeśli gmina żydowska w Warszawie powiedziała o tym, że to jest zgodne z prawem żydowskim i wręcz nawet należy dokonać tych ekshumacji? Kto powiedział tak? Gmina żydowska wypowiedziała się w swoim... Nieprawdy. Warszawska gmina żydowska. Nieprawdy, nieprawdy. Przepraszam, pan jest zły informowany. A czy uważa rabin, żeby, że państwo, że polskie powinno dostosowywać się do jakby do religii, która tutaj nie obowiązuje w tym kraju, że powinno ją szanować, czy nie? To był decyzja. Pierwsze, pan jest zły poinformowany. Wtedy to jest problem. To pan powinno być lepiej. Gdzie czytałeś, czy gminy żydowskie powiedział tak? No, czy czytałem. Są podane dokumenty w swoim biuletynie. Gmina warszawska powiedziała, że sprawem Halach. Dlaczego wiele autorytetów... Ale dlaczego pan kłamie? Wiele autorytetów, jest takie tragiczne. Ale czytałem te dokumenty. Wiele autorytetów żydowskich się wypowiada o tym, że powinni być... Żydowski, Warszawa powiecie, czy musi być ekshumacja. To jest prezes. Tak się wypowiadała. Tak, biuletyn informacyjny. To jest nieprawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć. Również. Ja mam również zasady, nie powinno... Ale dlaczego ale ja się tylko pytam. Pytam się, bo to jest ja, interesujące. Proszę. Musimy się zapytać. Poczekajcie. Możemy się ustawić? Dobra. Zacznijmy od samych uroczystości. Dlaczego jest rabin dzisiaj tutaj? Jestem tutaj razem z moim przyjacielem, przewodniczącym Związku Gmin w Polsce i razem z moimi przyjaciółmi innoduchowymi, ponieważ to jest rocznica śmierci niewinnych ludzi. Co dobry człowiek powinien robić po wielkiej tragedii? Kilkaset osób stracili życie. Obywatel polski, religii żydowskiej. Co powinna robić? Raz w roku idziemy tutaj, modlimy się, żałować razem. Ja nie mam myśli na lepsze powód. Jak pan reaguje na obecność tutaj obozu narodowo-radykalnego oraz ich żądania o ekshumację? Być może oni chcą modlić tutaj razem z nami, ja nie wiem. Być może oni jest tutaj, nie jest tutaj modlić, nie jest tutaj robić politykę dzisiaj, my nie jest tutaj mówić, kto robi, nie robi, to jest dzień modlitwy, dzień działowy. A co pan sądzi na temat tych żądań o ekshumację? Ja wiem, dzisiaj to jest dzień żałoby, ale ja już mówiłem 17 lat temu, jak nasze stanowisko jest. I decyzje przeciwko ekshumacji to były decyzje minister sprawiedliwości 17 lat temu, święta pamięć prezydent Lech Kaczyński. A czy państwo polskie powinno respektować ja właśnie myślę, ja myślę państwo, ja myślę, czy państwo, gmin żydowskich, ja myślę, czy jeśli państwo, to jest przepraszam, za moment, religią żydowską. Ja myślę, czy państwo polskie powinno respektować decyzję minister sprawiedliwości, który później był prezydent państwa Lech Kaczyński, który stracił jego życie, dlaczego on walczy na prawdę. Nawet jeśli to jest bezprawne. Przepraszam, dziękuję. Czy ta sytuacja związana z nowelizacją ustawy i pani właśnie niepotrzebnie zaognia całą tę debatę publiczną na temat stosunków polsko-żydowskich? Jeszcze raz, nie. Sama debata na temat nowelizacji, czy sama nowelizacja ustawy o IPN-ie niepotrzebnie nie zaognia sytuacji stosunków polsko-żydowskich? Polsko-żydowskie relacje są bardzo ważne dla mnie. I każda rzecz, której będzie napięta sytuacja, dla mnie to jest źle. My musimy szukać sposób, który mogę bardziej bliżyć, jak być daleko. Nie. A mam pytanie, czy uważa pan, że to Polacy dokonali tej zbrodni tutaj na swoich sąsiadach? Pewnie, że Polacy. Oni szukali w każdym miejscu, gdzie dziecko pochowało się w stodole, w piwnicy. To Polacy szukali, tak? Ale przecież Niemcy. Polacy. Wtedy, ale przecież Niemcy to Niemcy wtedy w ogóle nie było. Jak nie było? Niemców nie było, no przecież to byłby
41 rok zaczęła się ofensywa sowiecka. Ale tutaj. Jedwabnem Niemcy nie bili. Nie było. Nie był żaden Niemiec. A czy jest pan za tym, żeby przeprowadzić ekshumację w Jedwabnem, żeby się dowiedzieć, ile faktycznie osób zginęło, jakie byli płci? Cała miasteczko plus Wizna. Ale no to czy powinniśmy zrobić ekshumację, czy te ekshumacje nie powinny być robione? Bo wielu Polaków jest przekonanych, że tu są dowody. To jest już wysoko, wysoko. Ja jestem niski. Ja nie mogę powiedzieć. No ale tam są dowody, no i wtedy możemy poznać, kto ich zamordował tak naprawdę. Tak uważa wielu Polaków. Niech pan wejdzie do Google 2 stodoły. Tam jest jeden Polak, co mówi wszystko, co no się tak, dało. Ale tutaj podane są liczby, że 1600 osób zginęło, a ta stodoła miała 7 bodajże metrów na 11. To jest niemożliwe, żeby nawet tyle osób weszło, bo to kilka osób musiałoby wchodzić na jeden metr kwadratowy. Nie zgadzam się. Ja nie jestem za mądry i nie mogę odpowiedzieć to. No ale powiedział pan przed chwilą, że Polaków pan obwinia o to, a są dowody... Wega, się i hakurega. A są dowody, są pewne wątpliwości co do tego, że to dokonali ja Polacy. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie wszyscy z Jedwabnem to zrobili. Przyszły chłopi ze wsiach. Mhm. Ale skąd pan o tym wie? Z opowieści innych osób, tak? Przyszli Polacy, powiedzieli moim ojcu. Czy z Google pan to wie? Nie, przez Google. Powiedzieli moim ojcu, oni się wstydili i powiedzieli, ten był, i ten był, i ten był. I ale, on gdzie miał... był? Ale gdzie był? Bo o co chodzi? Bo czy chodzi panu o to, że w 1939 roku duża część ludności żydowskiej współpracowała z sowieckim agresorem, z Armią Czerwoną, z NKWD? Panu nie zależy na szukaniu prawdy. Czekaj pan. Ja widzę, że pan jest... Pompowali na ciebie nie. Dużo rzeczy niepewne. Mam pytanie, co to dlatego, znaczy, że ja mam również wątpliwości. Przed wojną Żydzi nie mogli mieć kontakt z komunistem. Ty wiesz, jaka granica no była? No jak nie? No w KPP znajdowało się wielu komunistów, między innymi ojciec dzisiejszego redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Ale kiedy Niemcy przyszli, komunistycznych partii A potem ruskie tego. No ale weszli. Właśnie jest dużo jakby świadków, jest dużo dowodów na to, że Żydzi, tutaj ludność żydowska współpracowała właśnie z Sowietami. I ona brała udział w wywożeniu Polaków na Sybir, do Kazachstanu. Słowa pytają się jednego Polaka, ale było... jak to zrobili? Dlaczego to zrobili? Dlatego, że Żydzi skarżyli, czekaj pan, i weszli na Sybir. Ja wiem, jak było, bo pisałem książkę. Wie pan co, niech pan odejdzie, bo to jest dla pana dużo więcej szkody. Proszę tego, nie zmieni pan. Ja wie pan co, chciałbym się jednak dowiedzieć, Tomasz Jan, profesor, on pisał tak, skąd on to pisał? On to wie, był tutaj. No ale najważniejsze dowody leżą tam pod ziemią. Dlaczego tych dowodów nikt nie chce wydobyć? To nie są dowody, są też wiele z świadectw ludzkich. Jak to nie są dowody? A może pan się przedstawić? Przepraszam bardzo. Tak, Olaf Żydzic z Warszawy. Pan się mógłby przedstawić? Tak, Robert Bąkiewicz, Media Narodowe. Aha. Więc jeżeli pan mówi, znaczy mnie niestety nie jest miło ze sobą, nie to, że pan szuka prawdy, tylko sposób, jaki pan robi, że nie szanuje pan cmentarza. To jest fundament. Dlaczego pan nie szanuje? Tego nie wiem, może pana matka nie nauczyła, że niezależnie od kultury, niezależnie od... od religii, nie szanuje, przeszkadza pan. Tylko mówi, że ja nie szanuję. Niewiele osób mówiło. Sama moja obecność jest dowodem na to, że przeszkadzałem. Mnie tu nie powinno być, nie powinienem zadawać trudnych pytań, tak? Nie w tym momencie. Wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. A wie pan o tym, że podstawową formą agresji międzyludzkiej, że się nie bijemy, jest przerywanie. Przerwał mi pan z 10 razy mniej więcej. Tak? A tak. To szybko pan liczy. Bardzo cofniemy, przyszły panu materiał. Tak. Dobrze. Policzy, tak. Ile razy? Jeszcze dwa słowa do pana. Czy współpracowali Żydzi tu na tych terenach z Armią Czerwoną, z NKWD? Tak. Czy była współpraca? Mój tatuś pracował w NKWD, mój tatuś był członek w Armii Krajowej. On służył w wojsku pierwszej
szwedzierów Józefa Piłsudskiego. On ma te wszystkie. My uratowaliśmy się z Armia Krajowa, nam wiedzieli, że my żyjemy. Ale czy... Ja nie chcę, szkoda, że szukają, że Żydzi zostali zabite, ale nie... a teraz oni są winni, dlatego ich zabili. Nie, 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 no ale nikt nie współpracował na tych terenach z NKWD? Kto pracował, czekaj, kto pracował w NKWD? No kto, no, czy Żydzi nie współpracowali z NKWD? Ludzie z Jedwabnym mówią, pytają... Nie, mówi na to profesor Jerzy Robert Nowak na przykład. Rozmawiamy z Tomaszem Chojnickim, kierownikiem oddziału Łomża Obozu Narodowo-Radykalnego. Tomaszu, czy masz jakiś pomysł, jak można przeciwdziałać nieudowodnionej za pomocą śledztwa propagandzie, którą szerzy strona żydowska? Znaczy, przede wszystkim uważam, że pierwszym takim pomysłem jest to walka o wznowienie ekshumacji, bo jest to nieuniknione, aby odkryć prawdę na temat zbrodni tutaj w Jedwabnym, ponieważ ekshumacja została wstrzymana, nigdy nie została dokończona, natomiast wstrzymana została wobec rzekomych powodów żydowskich, podając, że nie można odgrzebywać kości, nie można tutaj przeprowadzać badań, co później okazało się oczywiście kłamstwem. Natomiast jeżeli tego nie dokonamy, no to tak naprawdę będzie to walka słowo przeciw słowo i ta ekshumacja niestety, znaczy stety, jest po prostu konieczna. Chciałem jeszcze zapytać, w jaki sposób do tej pory działacze narodowi z Łomży wspierali lokalną społeczność, jeżeli chodzi o walkę o prawdę i pamięć historyczną. Czy podejmowaliście jakieś działania? Znaczy, powiem tak, rok temu przeprowadzaliśmy zbiórkę podpisów, zebraliśmy ponad 500 podpisów, które przesłaliśmy dr Ewie Kurek na temat wznowienia ekshumacji. Ta sprawa wciąż trwa, mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do skutku. A oprócz tego na pewno mamy na celu przeprowadzenie choćby tutaj na tym terenie, na tej terenie ziemi łomżyńskiej wykładów. Często Leszek Żebrowski przyjeżdżał i odkłamywał prawdę na temat Jedwabnego, czy też innych wykładowców. Natomiast tak jak mówię, ekshumacja jest to coś niezbędnego w dzisiejszych czasach, a szczególnie w prowadzeniu dialogu polsko-żydowskiego. Edward Chemnitz razem z ojcem został wyróżniony przez Instytut Yad Vashem za ratowanie członków społeczności żydowskiej. No ważne są takie postawy, że trzeba to upamiętać, przecież to było w tamtych czasach, w tamtych krwawych czasach, no naprawdę czyn heroiczny ratować, przecież to wiadomo, czym to groziło, ukrywanie, przetrzymywanie osób narodowości żydowskiej, to przecież to kulka w łeb była, tak potocznie mówiąc, nie? Więc takie postacie, które się właśnie zasłynęły tym, no to trzeba honorować i mówić o tym głośno, nie? Tak, dziękuję panu za wypowiedź. Nie wiem, czy pan wie, ale pan Edward Chemnitz był jednym z głównych działaczy obozu narodowo-radykalnego na terenie Warszawy w okresie międzywojennym. Ale pan tutaj ma napisane na swoim transparencie i faszyzm ONR-owców i sekty pisowskiej. Także chciałbym, żeby pan się jeszcze do tych słów odniósł. No, trzeba przeprosić po prostu Europę i wszystkich za te zbrodnie, które dokonali Polacy na narodzie żydowskim. Nie? Trzeba o tym powiedzieć naprawdę odważnie, nie? Bo nikt się do tej pory nie odważył z władz centralnych, nie? A szkoda. Nie? Kościół przede wszystkim ma duże znaczenie, nasz katolicki kościół. Nie? Ale przecież za prezydentury pana Aleksandra Kwaśniewskiego były wystosowane oficjalne przeprosiny w ramach całego narodu polskiego, gdzie część społeczności polskiej
nie uważa tego miejsca jako miejsce, gdzie została dokonana zbrodnia popełniona przez Polaków. No ale widzi pan, no tam koledzy nie przepraszają z kolei, my przepraszamy, nie? Ale koledzy nie mają haseł, które wzywają do nienawiści przeciwko narodowości żydowskiej, ale domagają się prawdy, domagają się badań. Znaczy, to zostało doskonale udowodnione, nie? Została wydana doskonała publikacja pod tytułem Miasta Śmierci pana Trynkiewicza. Tam jest, to są badania naukowe, to nie są jakieś suche fakty, czy tam wyssane z palca opowiastki, nie? Wielu... miasto na Podlasiu jest naznaczone krwawą historią, nie? Zarówno Polaków, jak i Żydów, nie? Działania Einsatzgruppen, między innymi pod przewodnictwem... Tak? Pod przewodnictwem pana Szapera, tak? Niesławnego. A jak pan uważa, dlaczego inne narody, które dużo większy miały udział w Holokauście, na przykład Francuzi, którzy użyczyli swoją kolej, żeby przewodzić członków społeczności żydowskiej swojego państwa do obozów koncentracyjnych, nie przepraszają, albo Ukraińcy, gdzie mordy dokonywane na Żydach równały się tym dokonywanym przeciwko Polakom. Dlaczego społeczność żydowska nie pała do nich przynajmniej takimi samymi roszczeniami, jakimi pała w stosunku do Polaków? Wie pan, że ja się nie mogę wypowiadać za naród francuski, jestem Polakiem, ja mogę tylko mówić to, co... Ja nie, w żaden sposób nie jestem uprawniony do tego, żeby zajmować stanowisko, dlaczego naród francuski zrobił tak, a nie tak. Nie? Historii nie da się zafałszować. No robili tak, to też wymaga potępienia, nie? No ale dlaczego nie przepraszają, to wie pan, to... Możemy mówić za siebie, jesteśmy Polakami, żyjemy w Polsce. Uważa pan, że my powinniśmy być najszlachetniejsi spośród narodów Europy, tak? Zatem. Wie pan co, każdy niech decyduje o siebie. Trzeba przeżyć tak życie, żeby później się nie wstydzić. No. To, co wydarzyło się tutaj 77 lat temu, powinno być przestrogą dla nas wszystkich. Edukujmy i upamiętniajmy to tragiczne wydarzenie. Tak, aby przyszłe pokolenia miały świadomość tego, co tu się wydarzyło. Do czego doprowadził totalitaryzm, niemiecki nazizm, ale też co się dzieje, gdy zabraknie ludzkich uczuć i odruchów, współczucia, empatii, litości. Dlatego tak ważne jest mierzenie się z tymi wydarzeniami zarówno przez potomków sprawców i ofiar, bez względu na to, jak trudne, raniące i bolesne byłoby to dla nas. Równie ważne jest wyciągnięcie wniosków i niedopuszczenie do tego, historia mogła się powtórzyć. Dlatego jako społeczność żydowska mieszkająca w Polsce stanowczo sprzeciwiamy się antysemickim wystąpieniom, publikacjom. Pamiętamy też, że nienawiść, która zabrała życie tych, o których wspominamy, też zaczęła się tylko od słów. Zobowiązuje nas do tego historia. To nasza powinność wobec tych, których dzisiaj wspominamy. Teraz poproszę o zabranie głosu ambasador Izraela, panią Annę Azari. Wczoraj znany izraelski dziennikarz o polskich korzeniach, Sever Plotzken, napisał w gazecie wyborczej, że, cytuję, wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela na temat stosunków polsko-żydowskich w latach okupacji zakończyła kryzys dyplomatyczny między dwoma krajami, ale nie zakończyła spory o historię. 77 lat temu, w taki ciepły lipcowy dzień jak dziś, w tym uroczym miasteczku zamieszkałym przez Polaków i Żydów, wydarzył się straszny mord. W ostatnich latach Jedwabne, które zapewne wcześniej było przykładem tolerancji i dobrych sąsiedzkich relacji, stało się symbolem zła, nienawiści i antysemityzmu. W 2001 roku odbyła się tu ważna i podniosła uroczystość. To właśnie pod niej rozpoczęła się w Polsce wielka debata o stosunkach polsko-żydowskich, która była jak katarzys. Państwo Izrael z fascynacją, podziwem i przyjaźnią spoglądała, jak Polska z wielką odwagą daje sobie radę z trudnymi problemami ze swej przeszłości. W historii wszystkich narodów znajdują się skomplikowane tematy i spórne kwestie. Na pewno mord w Jedwabnem
I podejście Polaków do tego wydarzenia jest, jest jednym z nich. Pomimo sporów, pewne jest, że zamordowano tutaj setki osób. Każdego roku, 10 lipca, począwszy od 2001 roku, spotykamy się tu na nieistniejącym już żydowskim cmentarzu, by uczcić pamięć ofiar tamtego mordu. Każdego roku nie widzimy tutaj, co jest szczególnie przykre, nie widzimy tutaj niestety przedstawicieli miasta Jedwabne. I teraz po żydowskiej tradycji, niech dusze tych ofiar z Jedwabnego będą wplecione w więzień życia. Tije nishmatam tsrura betsrura. Drodzy Państwo, przybywamy na to miejsce, żeby uczcić tych kilkuset, czy ponad tysiąc, ale ważne, że każdy z tych, którzy mieszkali w Jedwabnem, tych żydowskich mieszkańców Jedwabnego, którzy złożyli swoje głowy, których prochy spoczywają tutaj, mają prawo do naszej pamięci. Dzięki staraniom grupy zapaleńców udało nam się odszukać kilkaset historii żydowskich mieszkańców Jedwabnego. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów do kamery, co Pan myśli o wydarzeniach z lipca 1941 roku? Czy strona polska zrobiła wszystko, żeby wyjaśnić przyczyny i przebieg tamtej zbrodni? To znaczy, co to jest strona polska? Nie bardzo wiem, co ma pan mówi na myśli. No śledztwem od okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zajmowała się strona polska. Zajmowała się nawet mój przyjaciel, kolega z Ogólniaka, prokurator Ignatiew. I myślę, że zrobił absolutnie fantastyczną robotę i potwierdził to, co tutaj wszyscy zresztą wiedzą. Mamy też znajomych, którzy są z Jedwabnego, których dziadkowie doskonale pamiętają te wydarzenia. I niestety musimy jako Polacy uderzyć się w pierś, że tak, jesteśmy temu winni. Mm-hmm. Absolutnie tak. Ja jestem przekonany o tym. Czytałem i opracowanie IPN-u i oczywiście kilka różnych innych opracowań. Więc uważam, że czy wszystko? Nigdy wszystkiego się nie da zrobić. Mm-hmm. Natomiast uważam, że dowody są niezbite w tym momencie. A co pan powie na temat opublikowanej już kilkanaście lat temu książki pana Tomasza Grossa? Znaczy nie wiem, czego pan się tutaj spodziewa, co mam powiedzieć. Myślałem, że może pan posiada jakąś wiedzę na ten temat, dlatego że w książce pojawiło się wiele faktów i strona żydowska bardzo chętnie się na tę książkę powoływała. Co należy też zaznaczyć, że pan Gross nie jest historykiem, tylko socjologiem, które potem w trakcie śledztwa, które było wznowione w latach 2000 i przeprowadzonej, jakby to nazwać, pobieżnie ekshumacji, dowiedziono, że opisane tam fakty mocno mijają się. Ale jak mówi pan dowiedziono, to kto dowiódł? Jak ja słyszę dowiedziono, to znaczy, że nie wiadomo kto. No IPN i pan profesor Andrzej Kola. Jest opracowanie IPN-u oficjalne na temat zrobione przez pana Ignatiewa i tam absolutnie jest udowodnione, że to Polacy to zrobili. Także nie wiem, o jakim opracowaniu A motyw rabunkowy chociażby? Nie powiem, że ja znam wszystkie jakieś tam fakty tego. Tak? Znam tylko to, co przeczytałem. Albo liczba ofiar chociażby. Też tego nie wiem. Nie potrafię. Pan Gross w swojej książce podaje liczbę ofiar 1600 osób. Ja panu powiem. Natomiast czy to było ich 1600 czy 16, dla mnie to nie ma znaczenia. Tak, dla szarego człowieka nie ma to znaczenia. Natomiast dla badacza, który powinien merytorycznie podejść do sprawy, ma to ogromne znaczenie. Ja nie jestem badaczem. Mówię, dla mnie jako człowieka to, że czy Polacy, czy ktokolwiek inny, naprawdę to nie ma znaczenia. To, że jedni ludzie, drugich ludzi spędzają do stodoły i ich tam podpalają, to jest potworne. To jest absolutnie potworne. I czy ich było 16, czy 160, czy 1600, to nie ma żadnego znaczenia. Nawet gdyby to była jedna osoba, to jest straszne. Oczywiście, a może nabiera to znaczenia, kiedy przekłada się to na postrzeganie Polski w świecie i
to jak na przykład Niemcy próbują część winy za Holokaust zrzucać na naród polski. I powiem szczerze, bo ja dużo na ten temat czytam. Ja nie widziałem ani jednego jeszcze. Na pewno tacy Niemcy są, tak? Bo jak pan mówi Niemcy, znaczy co? Wszyscy Niemcy? 6 Niemców? Tak 10 Polacy. Niemców? No dokładnie. Dla mnie takie ogólnianie jest trochę bez sensu. Na pewno są tacy Niemcy. Są tacy Niemcy, którzy twierdzą, że w ogóle Holokaustu nie było. Ale ilu ich jest? A chociażby ten krótki, ten film Nasze matki, nasi ojcowie. Nie widziałem tego. No właśnie, tam pojawił się motyw, jakoby polscy partyzanci mordowali Żydów, ludność żydowską. Skąd pan zbiega z tego? Nie, ja jestem z okolic podłomżyńskim. Jestem mieszkańcem ziemi łomżyńskiej. Żywo interesują mnie. Skoro pan o tym mówi, to akurat, ponieważ jestem z Białegostoku, to mamy i rodzinę, i dużo znajomych, którzy pochodzą z tych terenów tak zwanych białoruskich. I oni doskonale pamiętają, jak bandy nazywane dzisiaj żołnierzami wyklętymi przychodzili i mordowali ich. Absolutnie to pamiętają. I są tacy, którzy do dzisiaj, dziadkowie, którzy powiedzą panu to w szczegółach. To była wojna. To byli ludzie przeciwko ludziom, robili straszne rzeczy. I wypieranie się tego, że my tego nie robiliśmy, że jesteśmy bohaterami, jest trochę groteskowe według mnie. I uważam, że jestem przekonany, że byli Polacy, którzy ratowali i Żydów, i wszystkich innych, ale jestem przekonany, że byli tacy, którzy absolutnie ich mordowali. Jestem przekonany o tym. I znakomita większość, która przyglądała się i nie robiła z tym nic. No byli tacy, którzy robili. Ja nie chcę, rodzina Dąbkowski, która mieszkała 7 km dokładnie, stąd. Dokładnie, nawet tutaj nie wiem, czy pan widział, jest rodzina. Została odznaczona medalem. Właśnie jest rodzina z Izraela, która z podziękowaniem tak, im chodzi. Rozmawiałem z tym właśnie, panem. A czy to są pana pierwsze uroczystości, czy cykliczne? Ja pierwszy raz tutaj jestem. Pierwszy raz, nie byłem, że nigdy jeszcze. Także tym, ja mieszkałem długo za granicą i teraz wróciłem do Białegostoku, to tak trochę się tym interesuje. Dziękuję bardzo za proszę. Czy chciałby pan kilka słów powiedzieć do kamery na temat tego wydarzenia, tego co tutaj się działo, jaki był stosunek, jaki był udział Polaków w tej zbrodni według pana? U mnie Polaków są, niech pan wejdzie tam i czyta, co Polacy zrobili dla mnie. Byli 6 tysięcy sprawiedliwych. I oni uratowali Żydów. Ryzykowali swoje życie, by ich przyjrzeć. No a dzisiaj, na przykład ja jeden się wychowywał, to przywiozłem teraz 10 wnuków. I to jest ta cała historia. Chciałem jeszcze zapytać o rodzinę Dąbkowskich, bo tak, pan napisałem tutaj. Pan w tamtym roku wspominał o tej rodzinie przy okazji obchodów. Czy mógłby pan kilka słów na ten temat powiedzieć? Pan Dąbkowski był kolegą z moim tatusiem. Jak uciekaliśmy z getta Łomży, przyszliśmy do niego, to było narodzenie, no nieważne. I on nam ukrywał 2 lata. Dwa lata byliśmy pod dachem. Ryzykował swoje serce. A teraz ta rodzina jest krewny z moją. Nie mam innej rodziny, tylko ta. Rozumiem. A co pan myśli na temat liczby ofiar? Czy ekshumacja, żeby chociażby ustalić liczbę ofiar, która rzeczywiście tutaj straciła życie, ma sens według pana, czy nie powinna być wznawiana? Ja nie jedyny, co straciłem rodzinę, tak? A więcej nie mogę powiedzieć. Ja jestem tylko jedyny, ale są dużo.